Sponsorem relacji jest firma domterm.pl. W dniach 14-16 maja 2010 roku kaszubskie szutry po raz kolejny gościły zawodników startujących w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski. Malowniczo położone trasy 6 rajdu Lotus Baltica pokazały się niezwykle wymagające. Wąskie, wyboiste odcinki specjalne, dodatkowo rozmyte przez padające deszcze, były ogromnym wyzwaniem, szczególnie dla słabszych samochodów napędzanych na jedną oś. Już podczas odcinka testowego kłopoty miał Leszek Kuzaj. Krakowianin na jednym z zakrętów uderzył tyłem swojej Skody Fabii w drzewo i urwał prawe tylne koło. Rajdówką udało się jednak odbudować i Kuzaj mógł wystartować podczas wieczornego prologu. Pierwszym liderem rajdu został Brian Bouffier, jadący Peugeotem 207 Super 2000, który wygrał próbę na stadionie żużlowym w Gdańsku. Powracający do rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski Francuz wyprzedził Sebastiana Frycza w Mitsubishi Lancerze W9 i Macieja Rzeźnika w Skodzie Fabii Super 2000. Pierwszego dnia rajdu na zawodników czekało 6 odcinków specjalnych pokonywanych w dwóch pętlach. Od mocnego uderzenia rozpoczął Kajetan Kajetanowicz, jadący Subaru Imprezą N14, który wygrał niespełna 9-kilometrowy Kętrzyno aż o 7,5 sekundy nad drugim Bouffierem, zostając nowym liderem rajdu. Podobnie było na kolejnych próbach. Kajto jechał świetnie, wygrywając w sumie 3 odcinki specjalne i kończąc dzień z przewagą 32,7 sekundy nad Leszkiem Kuzajem. Po dwóch dzisiejszych OS-ach miałeś ponad 40 sekund przewagi. Jak to zrobiłeś? Myślę, że po prostu pojechaliśmy od samego początku bardzo szybko. Koledzy mieli trochę problemów, a my mocno zaatakowaliśmy i udało się uzbierać aż tyle sekund. Kuzaj wygrał pozostałe 3 odcinki, ale Kajetanowicz przegrywał z nim nieznacznie i obronił przewagę wypracowaną po pierwszej pętli. Regularne czasy w pierwszej trójce notował także Brian Bouffier, jednak na osie numer 3 wypadł z trasy i spędził w rowie prawie 13 minut, co spowodowało spadek poza pierwszą 20 klasyfikacji generalnej rajdu. Trzecie miejsce zajął Michał Sołowow, jadący Fordem Fiestą Super 2000, ale jego strata do Kajetanowicza wynosiła już ponad 1 minutę i 20 sekund. Czwarty Tomasz Kuchar tracił 29 sekund do Sołowowa. Piąte miejsce w generalce i drugie w grupie N po pierwszym dniu zajmował powracający na odcinki specjalne Stefan Karnabal, jadący z Michałem Kuśnierzem w nowo zbudowanym Mitsubishi Lancerze Evo 10. Trzecie miejsce w NC i szóste w klasyfikacji generalnej przypadło dobrze spisującemu się Sebastianowi Fryczowi, który jednak przebił oponę na trzeciej próbie i stracił 3 minuty. Kłopoty miał także czwarty w grupie N Łukasz Habaj. Jego Lancer na drugiej próbie zaliczył lekkie dochowanie, a na kolejnym odcinku załoga złapała kawcia. Truk, który również początkowo zyskiwał dobre czasy, z powodu awarii nie ukończył czwartego odcinka specjalnego. Awaria skrzyni biegów, rozleciał się mechanizm różnicowy skrzyni biegów i super rally. Drugi dzień rajdu to także 6 wymagających odcinków specjalnych. Kajetan Kajetanowicz nie zwolnił tempa i wygrał pierwszą pętlę, jednak już nie tak wyraźnie jak wczoraj. Brian Bouffier był blisko i zdecydowany atak na drugiej pętli pozwolił wygrać 3 końcowe odcinki i wyjść na prowadzenie w klasyfikacji drugiego dnia. Straty z soboty były jednak znaczne i załoga Bouffier Panseri zakończyła rajd na 9 miejscu w klasyfikacji generalnej. Kajto przebił oponę na osie numer 12 i do końca walczył z Leszkiem Kuzajem o drugą pozycję w niedzielnych wynikach. Zaliczka z pierwszego dnia pozwoliła załodze Kajetanowicz-Baran pewnie wygrać rajd Lotos w klasyfikacji generalnej. Nie mam aż takiego doświadczenia na szutrach, ale jestem zadowolony ze swojej jazdy. Jestem w dobrej kondycji, mam dobry feeling i wykorzystaliśmy to. Oby było podobnie na następnych rajdach. Trzecie miejsce w generalce zajęli Michał Sołowow z Maciejem Baranem, tracąc do zwycięzców ponad 2 minuty. Dwa różne dnie. Pierwszy mocno błotnisty, a drugi trochę lepszy, ale znowu większy wyryb. No generalnie droga bardzo zniszczona ze względu na opady. No, przyzwoicie nam się jechało. Myślę, że nie trafiliśmy z setupem, było cały czas za miękko, więc walczyliśmy, żeby
żeby coś osiągnąć, no udało się trzecie miejsce. Na czwartej pozycji rajd ukończyli Tomasz Kuchar z Danielem Dumurskim, Gorsi od Sołowowa o 52,3 sekundy. W grupie drugiego dnia zaciętą walkę za plecami Kajetanowicza prowadzili Chabaj, Frycz i Butruk. Najszybszy z tej trójki okazał się Chabaj, ale to załoga Frycz-Gleixner. Jadąca Mitsubishi Lancerem Evo 9 cieszyła się na koniec rajdu z drugiego miejsca w grupie N i piątego w klasyfikacji generalnej, spychając oczko niżej Stefana Karnabala i Michała Kuśnierza w Evo 10. Jestem bardzo szczęśliwy, że ukończyliśmy na szóstym miejscu w generalce, na trzecim w grupie N. Myślę, że gdyby nie wczoraj ten deszcz, to płoto i te trudne warunki, to byłoby na pewno trudno nam dojechać na takim miejscu, a to nam pomogło. Czym było bardziej sucho i przyczepnie, tym nasze czasy były gorsze, ale fajnie, że się udało, samochód się nie psuł. W klasyfikacji grupy R rywalizacja przebiegała pod dyktando kierowców Citroenów C2 R2. Bracia Michał i Grzegorz Bębenkowie ponownie okazali się najlepsi w Pucharze Citroena, ale o zwycięstwo było zdecydowanie trudniej niż podczas rajdu Elmot. Pierwszymi liderami po prologu zostali Janek Chmielewski i Robert Hundla, ale w sobotni poranek zaatakowali Tomaszowie Poremski i Spółek, obejmując prowadzenie w klasie. Ich radość nie trwała jednak długo, bo na trzeciej próbie ich Citroen wylądował na boku, a na pierwszą pozycję awansowali Bębenkowie. Przełomowym momentem pierwszego etapu był odcinek numer 7, który wygrał Łukasz Markowski, a Bębenkowie utknęli na jednym z nawrotów na ponad 20 sekund, oddając prowadzenie Chmielewskiemu. Potwornie zniszczona droga i trochę mało przyjemności z jazdy, ale wynik jest rewelacyjny. Jakiś problem z samochodem, nie do końca wiemy jaki, także za chwilę muszę lecieć. W niedzielę bocheńska załoga ruszyła do odrabiania strat, wygrywając wszystkie odcinki w klasie. Ostatecznie Michał i Grzegorz Bębenkowie pokonali załogę Chmielewski Hundla o 5,3 sekundy, wygrywając w Pucharze Citroena oraz grupie R, a także zajmując 10 miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. Bracia Michał i Grzegorz Bębenkowie. Na trzeciej pozycji finiszowała załoga Poremski Spurek, w dość mocno poobijanym samochodzie po sobotnich i niedzielnych przygodach poza drogą. Z dwóch załóg startujących w klasie A7 lepsi okazali się Marcinowie Gagacki i Kubik w Hondzie Civic Type R, finiszując na 20 miejscu w klasyfikacji generalnej rajdu. Ich rywale Michał Strer i Jakub Gerber korzystali pierwszego dnia z Super Rally. Dla załóg startujących w klasie N3 kaszubskie szutry okazały się ciężką przeprawą. Załogi borykały się z mniejszymi i większymi problemami na trasie, a większość korzystała z systemu Super Rally. W tych ciężkich warunkach, mimo nieukończenia ostatniej próby rajdu, najlepsi okazali się Mikołaj Kępa i Michał Grudziński jadący Hondą Civic. Przeszło 5 minut straty do zwycięskiej załogi zanotowali Estończycy Andre Sachs i Rainer Masik, również w Civicu. Do mety rajdu dotarli również jedyni przedstawiciele klasy N2, Artur Kurnicki oraz Mateusz Martynek w Suzuki Swiftie. Z trzech Opli startujących w klasie historycznej HR12 w końcowej klasyfikacji najwyżej znaleźli się jadący Astrą, Robert Puch i Piotr Stanisławski. Szósty rajd Lotos Baltic Cup rozgrywany w przepięknej ziemi kaszubskiej okazał się niezwykle trudny i wymagający dla zawodników. Również kibicom dostarczył niemałych wrażeń, pokazując, że walka w tegorocznych rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski będzie wyjątkowo ciekawa. Partnerami Motorekords są oklejanie.net, odcinek specjalny.pl.